Według Johanna Wolfganga von Goethe sztuka dzieliła się na zdrową i chorą. Zdrowa była sztuka klasycystyczna, natomiast chora – romantyczna. Goethe musiał być rzecz jasna przedstawicielem tej zdrowej, pomimo tego, że okres jego twórczości przypadł na lata romantyzmu. Sprawdźmy, jakie jeszcze poglądy prezentował jeden z najbardziej znanych niemieckich pisarzy. Zapraszam do oglądania. Johann Wolfgang von Goethe urodził się 28 sierpnia 1749 roku.